Cześć, jesteś za to na rybach. Kasa spije kawkę. Mamy tym barka. Mamy jedzenie w pudle. I ogólnie mieliśmy zero brań. Tutaj są jakieś panowie, którzy wkurzają nas i panie, ponieważ jeżdżą sobie na łódkach, kiedy dzisiaj nie mieli jeździć na łódkach. To jest moja wędka po lewej z kowolotkiem Harp 60 2000 oraz to jest też moja wędka, tylko że jest dla mnie za długa i za ciężka, więc zamieniłem się z tatą i to jest taty kołowrotek Harp 30 3000. To jest taki sygnalizator, mamy ze sklepu Veri i ogólnie, że jak leciutko pociągniemy, to od razu piszczy. Tu jest to samo, tylko że inny dźwięk. I patrzcie, tutaj jest takie coś, widzicie, że jak będzie piszczało, to patrzcie, robię i widzicie, światełko się zapala. Tu jest jedzenie dla ryb. Kawa sypana. Jak już mówiłem, mamy tym barka. I super, tutaj mamy jedzenie. Pokażę wam jakie. O, takie mamy jedzenie. Kanapki, jabłka, zupki chińskie i takie tam. To są plecaki wszystkie. A to kupił taki fajny namiocik, że jak kleję, to on nie będzie cały mokrzy. A to ogólnie tyle. Jesteśmy w Anglii, jesteśmy Polakami, Arrow Volley jesteśmy, to jest koło Birmingham, jeśli wiecie co jest Birmingham, Birmingham to jest drugie największe miasto w Anglii i jest 3 godziny od Londynu. Jesteśmy tutaj, tak ogólnie wygląda wszystko, tu jest nasz namiot, tam są wszystkie łódki, jak się przeżycie dokładnie. Tam dalej możecie zauważyć wędkarza, dwóch wędkarzy, trzech wędkarzy. I tutaj cicho pójdę, żeby nie przeszkadzać, jest jeszcze jeden wędkarz. Jak tu widzicie, tutaj sobie idę. I patrzcie, to jest taka furtka, co nie? Jak ją otworzę, to jest trudne. Ale czekajcie. Dobra, chodź stędy. Patrzcie, tu można sobie chodzić. Tak, ogólnie są rowerzyści. Patrzcie, tam dalej jest plac zabaw. Tam jest taki budynek. Super. To można sobie kawkę, strawkę i pierdawkę kupić. Świetnik, to jest taki lasek taki dla zakochanych, tak zwany, że można się przejść. I to ogólnie jest tyle. Jesteśmy tu już z ponad godzinę, 2 godziny. I mieliśmy zero brania. Dosyć słabo, ale spoko. Dobra. Zobaczymy jak będzie branie.